Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Vergesst ihn. Dann machen die da schon die Schmiere rein. Ja, mein ja. Gott. Mein Gott, gut. Können Sie gerne mal Ihren Personalausweis? Ja, hab ich. Haben Sie gesagt. Oh mein, oh mein. Oh mein, oh mein. Jetzt haben Sie mich erwischt. Jetzt haben Sie mich erwischt, gut. Und dieser Kollege, wem gehört der? Nicht zu tun? Nein. Nicht zu tun. Gut. Wo ist Dorbert? Warum? Verdacht. Wir rein. Sie passen auf hier und er mal. Wieso haben Sie da gemalt? Einfach so. Einfach so. Ich habe nichts gewusst, dass in Deutschland ist sowas zu erwarten. Das ist eine Sachbeschädigung. Ja. Müssen wir eine Anzeige fertigen. Oh mein. Deswegen Ihre Personalien. Und wenn ich mache das schön. Hat damit nichts weg zu tun, auch wenn Sie das wegmachen. Oh. Wird auf Kosten von Ihnen unerlaubt gemacht. Geben Sie mal bitte den Stift raus. Ja. Danke. Machen Sie sauber, wenn es geht. Ins Papier oder irgendwas. Tut mir leid, aber ich habe gar nichts jetzt. Haben Sie. Alles klar. Mit Finger eventuell. Mit Finger, ne? Dann macht er die Finger sauber. Die Betreiber, die Strafantrag einholen und dann hören Sie von der Karte ab. Okay. Okay. Danke. Cool. Sie sehen ja. Wiedersehen. Schönen Tag. A spieniędzy jak należy do mega powiatu w ulicy Bolesławcu, kontrola drogowa. Panie kierowco, proszę wyłączyć silnik na początek. Przygotować dokumenty do kontroli. Prawo jazdy, dowód osobisty i ubezpieczenie, panie kierowcy. Bardzo proszę pana poddać tutaj dokumenty do kontroli. Panie kierowco, powód kontroli jest taki. Jechał pan całą szerokością jezdni. Prawdopodobnie jest pan pod wpływem alkoholu. Nie ja, to ktoś inny musiał być. Nie ja, to na pewno. Dobra, czacie, czas. Już pochodzę. Panie kierowco, proszę siedzieć grzecznie póki co w samochodzie, wykonywać moje polecenia. Można i spać? Nie można i spać. Samochód do kogo należy? Do cioci. Proszę wysiąść z samochodu. Ale pan ugania, umęczy. O Jezu, kochany, za jakie grzechy. Spokojnie. Proszę podejść do radiowozu. W związku z tym, że wyczuwam od pana silną woń alkoholu z ust, ja zostanie pan poddany. Do ust, tak. Proszę słuchać, co ja do pana mówię, dopiero później pan będzie wypowiadał swoje kwestie. Zostanie pan poddany badaniu na zawartość alkoholu w tym przypadku, dobrze? Wytłumaczę panu, na czym to polega. Ciągle, bez przerywania, dmucha pan w urządzenie, aż przestanie brzęczeć i zobaczymy, jaki jest zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Rozumie pan moje polecenie? A cóż to jest za szatańskie urządzenie? To jest, proszę pana, alkotest marki Drager, służący do badania pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Gdzie jest takie? Tu. Teraz tak, proszę dmuchać. Ok, dziękuję. Jeden promil. Jeden. Proszę pana, jest pan w stanie nietrzeźwości. W takim stanie nie będzie się pan mógł dalej poruszać tym pojazdem. A ja jeden na spotkanie, tam dziewczyna czeka, no wie pan co, no muszę. No. Stacja, radio. Zero, zero, dla 01. Zgłaszam się. Zgłaszam ci kontrolę drogową na ulicy. Proszę siedzieć. Proszę siedzieć. Na drodze, na ulicy Policjantów 1. Mam nietrzeźwego kierującego. Proszę mi sprawdzić jego dane w SIP. Ustalić wszystkie personalia potrzebne do sporządzenia aktu oskarżenia. Panie kierowco.
słowo. W związku z tym, że jechał pan dzisiaj w stanie nietrzeźwości, zostaje zatrzymane panu prawo jazdy. Po dwóch piwa. Czy znajdzie pan kogoś, kto odprowadzi pański samochód na parking? Nie? Nie będzie pan był w stanie zabezpieczyć tego samochodu z uwagi na to, że stoi na drodze, zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Będę zmuszony ściągnąć pomoc drogową. Nie mogę odjechać. Nie, proszę pana. W tym stanie pan już nie będzie dalej jechał, co najmniej przez rok czasu. Jaka decyzja? Ile? Rok czasu? Co najmniej. Dobra. 401 dla 01. Zgłaszam się. Z uwagi na to, że kierowca jechał sam, samochód stoi na środku jezdni i powoduje zagrożenie w ruchu, proszę o ściągnięcie pomocy drogowej i zabezpieczenia pojazdu na parkingu strzeżonym. Na koszt kierującego. Na czyj koszt? Na pański koszt. Tak, zrozumiałem. Słuchaj, zapisz sobie numer dyspozycji 444 na 2011, jak mnie zrozumiałeś. Zrozumiałem, dziękuję. Dokumentację sporządzę ci po przyjechaniu do bazy. Tak. Hello? Also jeden Abend sitzt der hier, fühlt sich ab und geht nicht nach Hause. Und heute wieder das Gleiche. Mein Kellner hat ihn schon ein paar Mal aufgefordert, dass er gehen soll. Jeden Abend das Gleiche spielen. Mir reicht es langsam. Und Sie kennen ihn, wo er wohnt? Nein, das weiß ich nicht. Irgendwo hier in der Nähe. Jeden Abend ist er jedenfalls hier. Ah. Vielleicht hat er so weit bezahlt, oder? Natürlich auch noch nicht. Alles klar. Hallo. Hallo. Ale nie śpimy. Czy bez tu wolny na 51. Wie weit ist das? Von hier? 10 Minuten? Laufen? Jak długo? Elf Stunden? Ja. Und wo wohnen Sie hier? Arbeiten Sie hier? Was? Kannst du das jetzt? Okay. Was? Nein! 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 Się! 00201. Dobra. Samochód. Informuję, że zatrzymaliśmy wspólnie z patrolem policji niemieckiej. Zatrzymaliśmy sprawcę napadu.
prosiłbym cię o przysłanie z celem zabezpieczenia pojazdu sprawcy kogoś. Czekam na dalsze dyspozycje. Przyjął. Dokument do policji naszej.